Piotrek, po serii próbnej było super, po pierwszej serii jeszcze fajnie i kurczę, druga seria i co się stało? No co się stało, no nie wiem, no tak naprawdę dziś te skoki już były, wyglądały dużo lepsze. Pierwszy był naprawdę super, ten drugi myślę był też bardzo podobny do tego z prównej serii, a ten trzeci, no ciutkę tak zostałem w tył, nie dokręciło mnie tam nad bólą. To był taki skok nie na tą skocznię, tu trzeba no nie przeszkodzić po prostu, żeby tam potem była szybkość, a ja trochę zostałem za nartą. No i potem już nie było z czego odlecieć, już nie było tam szybkości na dole, ale no było, minęło, jutro nowy dzień i jutro walczymy. Nie jesteś zły na warunki? Nie, wiało, każdemu wiało pod narty. Niektórym więcej, niektórym mniej, ale myślę, nie było to jakiś bardzo loteryjny konkurs, tylko po prostu no... Wiało, no tak zwykle tu wieje. Byłeś jedynym przedstawicielem polskiej kadry w drugiej serii, to chyba niezbyt fajne takie uczucie. No nie fajne, no tak naprawdę, no tak trochę, samotny byłem w sumie u góry, zazwyczaj jest się z kim pośmiać, u góry pożartować. A tu no, trzeba było siedzieć i patrzeć w ścianę tak naprawdę. Szkoda, no chłopaki dzisiaj też właśnie ciutkę gorzej poskakali, no oby jutro była sytuacja, żeby było nas siedmiu, to by było super. A czy czujesz, że jakaś jest na tobie, nie wiem, większa presja z racji tego, że właściwie no, jesteś jedynym zawodnikiem, który tutaj punktuje w miarę przyzwoicie? Znaczy... Nie powiem, że była jakaś presja, no ale zawsze tak na pewno Kamila brakuje, bo Kamil jak skakało się na przykładzie wczorajszego dnia, no wczorajszy dzień się skoczyło trochę gorszy skok, popatrzyło się na Kamila i można było popatrzeć, że się da i po prostu następny skok iść już taki trochę bardziej zmotywowanym, a tu tak trochę brakuje tego porównania może i co zrobić, no trzeba po prostu patrzeć na siebie i no i oddawać swoje dobre skoki tak jakie się umie, nie wiem co chciałem powiedzieć. Jak na podium dzisiaj takie dinozaury, bo i Noriaki Kasai i Simon Amman, to chyba takie dosyć ciekawe, że tacy doświadczeni zawodnicy na podium. No tak, do mnie to żadne zaskoczenie, bo tu akurat taka skocznia, doświadczenie rządzi tak naprawdę, bo jest, nie wybacza błędów, no po prostu trzeba skakać tak, żeby nie przeszkadzać na szybkości, a oni... Tu już też kilkanaście nawet Noriaki lat tu skakał, także no na pewno doświadczenie tu też jest bardzo ważne na tej skoczni, bo pamiętam jak tu przyjeżdżałem pierwszy raz, czy choćby wczoraj, no po wczorajszym dniu, no to katastrofa jakaś, a dziś już to wyglądało znacznie lepiej, też już tego doświadczenia trochę mam więcej, ale jeszcze trzeba trochę... może nie wiem, pewności tak, choćby w tym drugim. Znaczy no, w tym drugim braku. Tak, powiem. No. Piotrek, plan na jutro jakiś szczególny? Wyspać. Nie, no to akurat nie ma problemu ze spaniem. Nie wiem, no plan. Oddawać dobre swoje skoki. Takie jakie się umie, no takie jak dziś te dwa. Jutro trzeba trzy takie skoczyć. No i jechać z uśmiechem do domu tak naprawdę, no taki plan, no, ambitny, no. No to dzięki Piotrek, życzymy, żeby jutro był powód do uśmiechu. No, dzięki.